Witamy Was dzisiaj prawdziwie po królewsku, gdyż rezydencja, którą za chwilę zobaczycie, należała do jednego z największych polskich królów. Pałac ten ozdabia zegar słoneczny zaliczany do najpiękniejszych w Europie. Tym odcinkiem serii Travelove kontynuujemy cykl poświęcony pałacom Mazowsza. Jeśli kochacie podróże, to zostańcie z nami do końca, by podróże pokochały Was. Dzień dobry się z Wami. Hello, hello. Dziś pokażemy Wam jeden z najpiękniejszych polskich pałaców, który znajduje się na południe od centrum Warszawy. W XVII wieku król Jan III Sobieski wybrał to miejsce na swoją letnią rezydencję. Pałac Wilanów, czyli z łaciny Villa Nova, powstał w niewielkiej wsi Milanów. Dziś użycza on swej nazwy czwartej co do wielkości dzielnicy Warszawy. Początkowo wzniesiono tu jedynie niewielki dwór, który już za życia króla zaczęto rozbudowywać, zaś każdy kolejny właściciel dodawał coś nowego, podnosząc historyczną wartość tego miejsca. Z lotu ptaka dobra wilanowskie wyglądają niezwykle imponująco, ale zejdźmy już na ziemię, by przyjrzeć im się z bliska. Przed główną bramą pałacową to tak zwane przedpole, pełne alejek, ławek i starych drzew, wśród których wzrok przykuwa symboliczny neogotycki grobowiec Potockich. Wilanowskie dobra należały do tego rodu w XIX wieku. Na pałacowy dziedziniec wiedzie barokowa brama z figurami nawiązującymi do militarnego geniuszu Sobieskiego oraz jego zamiłowania do nauki. Wejście do ogrodów prowadzi przez wielką pergolę z sentencją Horacego, zachęcającą do odpoczynku i zapomnienia o codziennych troskach. Ogród północny dawniej był sadem, teraz zdobią go żywopłoty z tak zwanymi ławkami szeptów, dywany barwnych kwiatów oraz fontanna Trytona. Tutaj też na fasadzie pałacu podziwiać można popiersia wszystkich jego właścicieli. Sobieski był człowiekiem wszechstronnie wykształconym, reprezentował tzw. sarmatyzm oświecony, był oczytanym erudytą i posługiwał się kilkoma językami. A pomyślcie tylko, kto dzisiaj zna więcej niż dwa, wyliczając swój ojczysty. Król osobiście doglądał budowy swej letniej siedziby, a niektóre elementy sam zaprojektował, co dobitnie pokazuje, jak niezwykłą i wszechstronną był osobą. Dwupoziomowy, główny ogród pałacowy wypełniają rabaty pełne pięknych barokowych wzorów, utworzonych z kwiatów i innych roślin. Oglądacie kanał Travelove. Elewacje pałacu pokrywają polichromie przepełnione uwielbieniem dla militarnych i politycznych dokonań króla Jana oraz jego cnót i talentów. Wszystkie dekoracje doprawiono symboliką astronomiczną i antyczną, które w tamtym czasie fascynowały szlachtę. Dwie wyjątkowe płaskorzeźby nawiązują do przemijania i kruchości życia. Oto symboliczne przedstawienie śmierci.
Jednak najpiękniejszym elementem dekoracyjnym pałacu jest ogromny trzytarczowy zegar słoneczny, widoczny od strony ogrodu. Zegar na zamówienie Sobieskiego wykreślił Adam Adamandy Kochański, doradca naukowy i bibliotekarz króla, zaś nadworny architekt Augustyn Locci zaprojektował kompozycję plastyczną ze znakami zodiaku i symbolicznymi dniami tygodnia. A dlaczego ten zegar słoneczny ma aż trzy tarcze? Ano dlatego, że każda pokazuje inny rodzaj czasu. Tarcza środkowa wskazuje czas miejscowy, ta po lewej godziny mierzone od wschodu słońca, a ta po prawej od zachodu dnia poprzedniego. Niestety, po wojnie przy renowacji zegara pomylono układ tarcz bocznych i dziś nie działają poprawnie. Zgłosiłeś to komu trzeba? No pewnie. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o zegarach słonecznych, to zapraszamy do naszego serwisu gnomonika.pl, którego adres znajdziecie w opisie filmu. Jako że do Wilanowa mamy bardzo blisko, to możemy tu zaglądać o dowolnej porze roku. Nawet zimą jest tu pięknie. Jak co roku cały wilanowski ogród staje się sceną wielkiego spektaklu światła. Wieczorami zapalają się tu tysiące maleńkich lampek, nadając otoczeniu nowe, nieznane za dnia oblicze. To właśnie słynne ogrody światła. Wstęp na dziedziniec pałacu jest darmowy, jednak od frontu widać tylko kilka detali. Natomiast, żeby poznać prawdziwe jego piękno, musicie kupić bilet i przejść do otaczających go ogrodów. Zespół pałacowo-parkowy w Wilanowie to nie tylko ogrody i kwiaty. Jest tu także jezioro, po którym latem można popływać. Przy ceglanym budynku pompowni działa w tym czasie wypożyczalnia łódek. Pamiętasz, jak kiedyś zabrałem cię na przepływkę? No pewnie, niezapomniane przeżycie. Sama musiałam wiosłować. No weź. Dopłynęliśmy już do końca naszej dzisiejszej wycieczki. Dzięki, że byliście dziś z nami. Piszcie w komentarzach, co warto zobaczyć w waszej okolicy. I pamiętajcie o lajkach i subskrypcji, by być na bieżąco z naszymi filmami. Żegnamy się też z Wilanowskim Pałacem, który podziwiamy jeszcze na tle panoramy warszawskiego Manhattanu. Do następnego odcinka.